witajcie, robaczki. Jest zimno, pada deszcz, a ja mam ochotę na jakieś zakręcone żarcie. Więc wybieram się właśnie do pizzerii Big Adriano, gdzie serwują deep dish pizza, która wygląda bardziej jak pizzowy tort pełny ciągnącego się żółtego sera. I zabieram was tam ze sobą. Chodźcie! Pizzeria Big Adriano znajduje się na Ursusie. Także mam przed sobą naprawdę wielki, wielki kawał drogi. I nie wiem, czy fragmentu tej drogi nie zrobię sobie Uberem. Jakoś tak się zastanawiam. O, zielone, idziemy. Dziś tradycyjnie z pola Mokotowskiego muszę sobie podjechać kawałek tramwajem do dworca. Pogoda masakra, ale w sam raz na pyszne, gorące jedzonko. Szczególnie na taką pizzkę z dużą ilością żółtego sera. Om nom nom nom. Tak ruchliwie, tak tłoczno, tak głośno. Moja mama ostatnio, jak tutaj była, zapytała mnie, jak mogę żyć w takim wariatkowie. Jak to w ogóle możliwe? I powiedziałam jej, że nie wyobrażam sobie życia w żadnym innym miejscu, jak tylko właśnie w tym wariatkowie. Jestem już chyba na Ursusie. W każdym razie jadę, końca nie widać. Jak się zapewne już domyślacie, dotarłam do celu. Ten wspaniały plakat pizzerii Big Adriano uśmiecha się do mnie. Troszeczkę nie wiem, gdzie jestem, więc pewnie będę musiała odpalić nawigację. Ale spoko, ważne, że bliżej niż dalej. Pas się robatki, logopeda. Myślę, że to wcale mi nie jest potrzebne, tak? Myślę, że tak. Wcale nie potrzebuję logopedy. No. A jednak chyba nawigacja nie będzie potrzebna wcale. Jednak chyba sobie poradzę bez GPS-a. No, wszystko w miarę jest jakoś sensownie oznaczone. Nigdy nie byłam w tej okolicy. W ogóle rzadko się zapuszczam na Ursus. Oprócz Factory Outlet, do którego jeżdżę średnio 2-3 razy w roku, jak trzeba coś kupić, jest jakaś akcja, na przykład potrzebuję swetra albo potrzebuję kurtki. No, z dużym podobieństwem to będzie. O, jest już dyliżans pyszne.pl i on mi pokazuje, gdzie iść chyba. To już chyba niedaleko. O! Stracę życie. Ale cóż, jest już szyld Big Adriano i on się do mnie uśmiecha i on mnie zaprasza. Tak super. Ojej, powiem wam, że nie jadłam pizzy wieki żadnej. A tym bardziej takiej. Zobaczcie. Wariatka. Jestem tak głodna, że po prostu głowa mnie już boli z tego głodu. Już zaraz po prostu padnę, baterie wysiądą,
królik Duracell padnie. No, jest bardzo przyjemnie, bardzo zapraszająco, jak widzicie. Obok przedszkole, myślę, że powinnam tam wrócić czasem. Tak. Wbijamy. Dostałam już kartę w tym przybytku rozpusty. Nie jest ona może wielka, ale to dobrze, bo to ułatwi mi wybór, który i tak wcale nie jest łatwy. Jak widać, robimy rozpustę, więc zależy na te rezerwacje, więc wiedzmy na połudzenie. Zamówiłam tą pizzkę Chicago Classic. Dostanę popcorn jako czekadełko i poczekam sobie. Jeżeli chcecie tutaj wbić tak jak ja w niedzielę, koniecznie rezerwujcie stolik, bo jest troszkę ciasno i troszkę spore obłożenie jest. Mam już takie pyszne, cieplutkie czekadełko prosto z maszyny i kolkę. Póki co muszę tutaj pochwalić obsługę, bo naprawdę, naprawdę ogarnia w 100, a nawet w 200%. Jeszcze nie mam pizzy, a już jest taki ogromny pozytyw, więc nawet jak ta pizza będzie obrzydliwa, to i tak wychodzę stąd z pozytywnymi wrażeniami. Bo ja wolę jeść beznadziejne jedzenie w miłej atmosferze, niż wspaniałe w beznadziejnej. Mam przy stoliku takiego typa. Ale co to? Popcorn się skończył. Uroczo, nieprawdaż? Mam już moją pizzuszkę, jaka jest piękna, och jajku, jak taki tort, wiecie? Szczerze mówiąc, to dostać coś takiego na urodziny, żaden wstyd. To co, zabieramy się do jedzenia. Jak widzicie, zupełnie niecodziennie dla mnie jest kiełbaska. Ale zupełnie codziennie są pomidorki, jest sporo serka i to ciasto mnie bardzo, bardzo, bardzo intryguje. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Po pierwszym kęsie złożonym wyłącznie z ciasta, czy też w większości, muszę powiedzieć, że ciasto jest bardzo smaczne. Nie jest ciężkie, jest troszkę lżejsze i troszeczkę próbowałam tego sosu pomidorowego i jest również bardzo, bardzo dobry, nie sztuczny. Także czuję, że składniki są jak najbardziej ok. No i właśnie po to tutaj przyszłam między innymi. Ale to jest kozackie w smaku. Świetne. Co się tam stukło na kuchni? Zobaczymy, jak to kiełbasa. Niezła taka podpieczona. No, chyba jeszcze będę jeść mięso w tym życiu. Sam ser. Przekozackie. Musicie koniecznie wpaść, ale tak jak mówię, róbcie rezerwację. Patrzcie, robaczki, co się tutaj dzieje. Cały ten środek to jest ciągnący się, pyszny, świeży, żółty serek. Mniam po prostu. Wszystkie składniki smakują obłędnie, są świeżutkie.
ta kiełbaska jest podpieczona, to jest pepperoni. Jest przepyszne i tak jak nie jem wędlin i nie przepadam za mięsem, tak ta kiełbaska jest doskonała. Naprawdę nikt tu nie oszczędza na niczym. Ani na serku, ani na kiełbaskach. W środku są jeszcze pieczareczki. Również są bardzo pyszne. Jest też cebulka. Po prostu doskonałe. Doskonałe. Zauważcie, robaczki, taką rzecz, że ta pizza po prostu pływa w takim wodnistym pomidorowym sosie. To znaczy, że są w niej świeże pomidorki. Także nikt tu nie ściemnia, nikt tu nie oszukuje. Wszystko jest naprawdę robione na 100%. Połączenie parmezanu z takim podpalonym troszeczkę peperoni jest naprawdę wspaniałe. Musicie koniecznie spróbować. Tu widać, jakie to jest ciasto. Proszę bardzo. Takie ładne, żółte. Na brzegach troszkę grubiutkie. I tutaj już jest tylko i wyłącznie nadzienie tej pizzy. No cudownie. Jeszcze nie zaspokoiłam głodu, uwierzcie mi. Drogie robaczki, dobrnęłam do miejsca, w którym jest już trochę ciężko, ale nie poddaję się, bo warto. Nie chcę stracić nic z tej wspaniałej, fascynującej pizzy. No już meta coraz bliżej. Jeszcze dosłownie 3 gryzy, no 4 trochę. Trochę przeceniłam moje możliwości jednak. Ale to się chwali, że cała zostanie zjedzona na pewno. Talerz czysty, moje drogie robaczki. Pokonałam tę wielką, grubą pizzę pełną żółtego sera. I co mogę zrobić, to tylko polecić Wam to miejsce i tę pizzę. Naprawdę z całego serca. Umieram, ale było warto. Naprawdę. 200% warto. Big Adriano. Wspaniała obsługa. Doskonała pizza. Nieziemska atmosfera. Wpadajcie tutaj w taki dzień jak ten, ponieważ jest to lokal pełen słońca i ciepła. To już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa!